Halo, halo, witam serdecznie, chyba w 13 odcinku z serii Starfield. No i w dzisiejszym materiale wykonamy sobie kolejne misje główne. A mianowicie może moc nie z tego świata. Mam jeszcze zadanie Puste Gniazdo, ale z tego co widziałem na mapie całego wszechświata jest ono zbyt daleko. Nie mam wystarczającej ilości paliwa, więc to zagramy. Tak jest i wykonaj skok. Bra, mapa. Gdzie się znajduje zlecenie? Anomalia na skanerze. Tędy? O to chodzi? Skanuj, zdobądź moc, która skrywa to. Dobra, czyli wylądujemy. Będziemy mieli chyba nowe moce, zobaczmy. No dobra, myślę, że już z pierwszej osoby lepiej przedstawić akcję. Rządca ciecz, burza z piorunami, chwila, moment. Jak sobie na to wszystko radzić? No, warunki atmosferyczne dosyć mało przyjemne. Mam nadzieję, że z pioruna jakkolwiek nie oberwę. Albo że ten kwas nie będzie zdawał obrażeń, ale jesteśmy chyba w skafandrze. Chyba nic się nie stanie. Jeszcze zobaczymy. Może latarka przy okazji. Informacje o planecie. Mniejsza grawitacja, 30 stopni Celsjusza, czyli... No, da radę to wszystko jeszcze wytrzymać. Tylko żrąca ciecz jest mało przyjemna. Mam nadzieję, że mi się nie rozpuści kombinezon. Świątynia Alfa. Dobra, zapewne z tej strony będzie wejście, zobaczmy. Tak, zazwyczaj wejście mamy z tej strony, gdzie jest taka długa odnoga. Za pierwszym razem długo szukałem wejścia, ale teraz już jestem świadom, na czym to polega. Ma zbyt dużo biegu. Trzeba zwracać na to uwagę. No i dobra, jesteśmy. Ciekawe, jak bohater na to zareaguje. Może będą jakieś inne łamigłówki przy okazji? Zobaczymy. Czyli znowu nie ma żadnej grawitacji. Trzeba po prostu w odpowiednie światełka podlatywać. Zaraz powinno się jakiekolwiek pojawić w okolicy. Nie wiem, muszę przez to przecieć, czy jak? O, jest światełko, proszę bardzo. Chyba na czas nawet należy wykonywać. No, za pierwszym razem to była dosyć tajemnicza sprawa, ale... Za drugimi i za kolejnymi to raczej będzie dosyć powtarzalne. To nie, jeszcze ile razy trzeba będzie to wykonać? Tak z 10 razy może, nie wiem. Nie trafiłem do góry? Chyba można się jakkolwiek spóźnić. To jest na czas właśnie. Tędy. No i pierścień standardowo przyspiesza. Ja nie zdążyłem po raz kolejny, no czasami są tak daleko, że nie da radę. Teraz to już nie widzę, pod nami, kurde, rozpuściło się.
No i po robocie. Jaka będzie nasza kolejna moc? No, przy okazji mamy kolejny poziom, to od razu bym sobie dodał cokolwiek. I myślę, że plecak odrzutowy byłby całkiem przydatny. Okazuje się, że żeby korzystać z plecaka odrzutowego, muszę jeszcze umiejętność odblokować, więc... No, w poprzednim materiale się trochę zdziwiłem z tego względu. Myślałem, że zawsze jest opcja, a teraz dopiero mamy możliwość. Ale jak z niego korzystać? A, dobra, czyli dwa razy spację. Tyle. Witam! I'm all ears. No, raczej nic tu nie mam. Koleś jeszcze w żaden sposób nie zareagował, mimo iż zobaczył tajemnicę wszechświata dopiero po jakimś czasie się bohaterowie nie ładują i mogą to zaobserwować. Więc trochę... Dziwna sprawa. Dobra, dobra, też tak zaskoczyć i w ostatniej chwili właśnie wylądować za pomocą odrzutu rzeczywiście. Ale co ja w sumie zyskałem? Pole antygrawitacyjne, atmosfera osobista. Ten czysty i nieskalany pojawia się, aby zapewnić głęboki oddech i przeciwdziałać szkodliwemu dwutlenkowi węgla. A, czyli że miałbym... więcej, jak to się nazywa, energii po prostu, więcej staminy. No nie wiem, czy to jest aż taka super wartościowa sprawa, szczerze mówiąc. Na samym początku otrzymujemy trochę przeciętne umiejętności, ale być może w przyszłości będą już o wiele lepsze, tak bym obstawiał. Dobra, więc w sumie zmiana planów, pójdziemy jednak do innej anomalii, do świata Ganibu 2, takiej oto planety. To jest właśnie kolejna misja główna. Zobaczymy na mapie, jak się prezentuje sytuacja, czyli z tej oto strony anomalia na skanerze, zobaczmy. Czyli proszę bardzo i lądujemy. Próbowałem jeszcze jakieś inne misje poboczne wykonywać, ale szczerze mówiąc... Znaczy, polega one na walce w kosmosie, a mój statek jest z tego co widziałem naprawdę słaby do tej pory. Musiałbym jakiś nowy statek chyba kupić dopiero wtedy. Więc na stan obecny skupi się na tej misji. Mamy właśnie na wprost kolejną, dosyć podobną jednak, świątynię. No i zobaczymy, może jakiegoś golda jeszcze przy okazji dostanę za wykonanie misji. Zobaczymy, co to będą za umiejętności. No w sumie jest to dosyć powtarzająca się rozgrywka, muszę przyznać. Wszystkie świątynie są super łatwo dostępne moim zdaniem. W zasadzie nie ma żadnych przeciwników, piratów, nie wiem, innych kosmitów, zwierząt. Więc w sumie coś prezentuje się dosyć prosto. Po raz kolejny mamy dosyć podobną sytuację. Więc zaraz w zasadzie będziemy na miejscu, świątynia Beta tak zwana. No tak, mam jeszcze jakieś punkty doświadczenia, ale... No samo sterowanie w świątyni zapewne będzie takie samo jak za dwoma poprzednimi razy, tak? Czyli będziemy musieli po prostu fruwać w tą i z powrotem i w zasadzie tyle. Więc myślę, że to dosyć powtarzająca się rozgrywka, więc po prostu na zakończenie wam pokażę, co z tego wyjdzie. Jaka umiejętność. Dobra, więc proszę bardzo, po raz kolejny udało mi się to zrobić. Takie samo sterowanie, takie same łamigłówki. Zobaczmy, co tym razem z tego wyjdzie. Dobra, czyli to było na tyle. Zobaczmy inwentorę.
pole antygrawitacyjne. Co tym razem dostaliśmy? Fala grawitacyjna. Uwolni siłę grawitacji na tyle dużą, aby nadać pęd niemal wszystkiemu i każdemu. Dobra, to jest fajna sprawa. Od razu sobie wykorzystam, powiedzmy, że pod Z. A niech będzie. Zobaczmy, czy da obrady na przykład kolesia odepchnąć. Witam serdecznie. Coś się powinno stać? Może to na wrogów działa? Talk to me. To wcale nie było podejrzane, że wykorzystałem jakieś nowe moce. Dobra, czyli w sumie jest chyba po robocie. Zobaczmy. Mocnie z tego świata. No dalej, musimy podróżować. Porozmawiaj z Władimirem, ustaw kurs. No to jest dosyć powtarzająca się rozgrywka, muszę przyznać. Zaraz widzimy się na miejscu, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mocnie z tego świata. No właśnie, to bym chciał zobaczyć. Halo, halo, Władimir. A, bo on poszedł w jakąś inną stronę. Dobra, jasna sprawa. No witam. My room in the lodge, so Andreja had a place to call her own. Everyone needs space to let their thoughts run solo. Dusty. Dusty. Let's talk. Dobra, porozmawiajmy. Ej, co jest? Oh, sore. One too many squats. Moce całkiem niezłe, prawda? Stretches the mind to the far ends. Not sure neat is the word. Hard stopping might be closer to the mark. Ktoś jest zazdrosny? Mam nadzieję, że nie twierdzisz, że to może być coś złego. More saying we don't know. And that you'll be the first to lose ignorance's blessing if it's bad. Anyway, we'll be with you as we all figure what this means. Artifacts sure keep being a showboat of surprises. Dobra, mam dla ciebie trochę danych. Raczej nie, jeszcze nie mam. Możesz mi pokierować ku następnej świątyni artefaktu? Been poring over the charts, looking for another match. Think this one might just be it. Dobra, zobaczmy. Zdobądź moc, którą skrywa Dionysos. Zobaczmy, gdzie to będzie tym razem. Dionysos, przepraszam, nie zdążyłem przeczytać. Czy jeżeli bym chciał do tego podróżować, to możemy wykonać skoki w zasadzie tyle. To jest akurat jakaś zupełnie nieznana lokacja. Dobra, zobaczmy. No i w takim razie lądujemy, anomalia na skanerze. Czyli w sumie, żeby wykonywać główne misje, możemy sobie lądować między wszystkimi przejściami, tym jak to się nazywa, świątyniami, w zasadzie tyle. Wydaje mi się, że trochę rzadziej powinny być takie misje. Bardzo łatwo w sumie wykonywać główną historię, się okazuje. No dobra, niech będzie. W takim razie wysiadamy. Porozmawiajmy. I just wanted to say thanks for the daring rescue back there. I had plans for Matsura, of course, but I appreciate the backup. Dobra, w takim razie odśwież mi pamięć. Matsura to był tamten pirat, chyba? You know, that Crimson Fleet pirate who held me captive for a bit a while ago. I just appreciated how you rescued me, that's all. Dlaczego nie podziękujesz mi garścią kredytów? Dobra, tak się nie mówi. Co ty byś bez mnie zrobił? I would have given them an exhaustive series of lectures on aneutronic fusion until they were either delirious or they became my new students, obviously. Nie ma o czym mówić, nie przejmuj się tym, nie ma za co, zawsze chętnie pomogę koledze w konstelacji. It's good to be part of a team, isn't it? To be part of something so much bigger than any one of us. So many things can go wrong out there. Working with people you can trust is important. That's why I've been in Constellation so long. It's good to have people who will help out when you're in a jam. Cieszę się, że należysz do ekipy. Jak często pakujesz się w lepkie sytuacje? Dobra, cieszę się.
just wait till we get matching shirts and start having official cookie days. Ciasteczkowe czwartki. Sounds amazing, right? Reminds me of a time when I got stranded on a ship carrying tons of frozen foods when its engine and gravity system died in the middle of nowhere. The captain allowed everybody to eat only the cookies since the meats were so expensive. But with no gravity, the cookies baked into weird little spheres. So naturally, we floated around eating cookie gobs for days. I'd say we gained quite a lot of weight. But as we were in space, we factually did not. Dobra, podziękuję za ciasteczka. Nie wiem, w sumie dobra, powiedzmy, że lubię. They're one of humanity's greatest achievements. Modern medicine, space travel, and cookies. Constellation is quite pro-cookie. Because, you see, we value human accomplishments. Speaking of which, I'm glad you joined Constellation. Mogę z nim flirtować się jeszcze okazuje, dobra. Dzięki tobie mój czas w Konstelacji jest zdecydowanie bardzo przyjemny. Właściwie od jak dawna jesteś w Konstelacji? A long time. We should talk about it someday. I'd need to get some tea going for that chat, though. Nie wiem co powiedzieć. Dobra, dziękuję. Just figured I'd mention it, since we haven't had much time to chat before. You know, being a member of Constellation has given me a lot of opportunities, and a fair bit of stress, I'll admit. It's hard to imagine just who I'd be had I never joined up. I would have never done so many things, met so many people. It's mind-boggling how different I would be. And I never would have met Irvin. Or lost him, I suppose. Najlepiej, że koleś się drapi pod brodzie jeszcze przez skafander, to jest fajna sprawa. Kim jest Irvin? Irvin Madani was my husband. He was also a brilliant biologist who joined Constellation a couple of years before me. Yeah, so he's gone now. I remember his bright smiles when I returned from my trips. Wow, more brilliant than any star. Jaki on był? That's kind of you to ask. People used to say that we were polar opposites. He was quiet and shy, they said. But that wasn't true. He was just that way around everyone else. Co się z nim stało? The war happened. He was caught in the crossfire between the UC and the Free Star Collective. It was right after he finished a job on Gagarin. Some terrible job. I don't remember. Mam nadzieję, że nie wywołuje jakichś nieprzyjemnych wspomnień. It's not you, Captain. It's just been on my mind. I can't say why. Irvin's been gone for over 20 years. Strange how memories can pop up when you least expect it. Bardzo chętnie posłucham o dobrym wspomnieniu. Przykro mi, Barrett, nie wiem co powiedzieć. Jak myślisz, czemu nagle znów krążyć po głowie? Nie, może tak? Well, I'm enjoying my time adventuring with you and it reminds me of Irvin in a way. We had so many adventures together and then it suddenly stopped. Maybe part of my mind is trying to remind me of that. Jeśli chcesz o tym porozmawiać, jestem tu do ciebie. Dobra, nie wiem co powiedzieć. Yeah, don't worry. Logically, I know I should be over it. But I'm not, and it's gotten worse lately. I've ignored my feelings about Irvin's death since it happened. It's time for me to confront it. I'm just fortunate that Constellation has been a supporting home for me since Irvin died. I mean, where else would I get to dodge space pirates and discover new planets? On that note, I think I'd do well to distract myself with a little adventure for a bit. No dobra, w takim razie musimy jeszcze odnaleźć kolejną wskazówkę. Zobaczymy pod skanerem, z której to będzie strony, czyli na wprost. Ta już na wprost w zasadzie widać trzecią świątynię. No raczej nie spodziewałbym się kolejnych jakichś, nie wiem, zagrożeń. W takim razie po prostu wam pokażę, jaką nową umiejętność zdobyłem i w sumie tyle.
No dobra, w takim razie udało mi się jeszcze odblokować nową umiejętność. Zobaczmy w takim razie pod inwentory, co my w ogóle mamy. To będzie, która moc skok grawitacyjny manipuluje grawitacją, aby przyspieszyć swój ruch do przodu na krótki czas, zwiększyć zadawane obrażenia. Dobra, biorę z pewnością, okej. I weźmy to pod ulubionym, pod Z, niech będzie, okej. Zaraz sobie zobaczymy. Czyli proszę bardzo, aktywujemy. Jakieś tam mocniejsze obrażenia by były wtedy, dobra, jest to sprawa. Dobra, więc w sumie odblokowałem kilka fajnych umiejętności w dzisiejszym materiale. Jeżeli chodzi o dalsze przygody, mocniej z tego świata, czyli znowu muszę z Władimirem porozmawiać. No dobra, to zaraz wam jeszcze pokażę. Never regret it coming out of retirement. Constellations gone. The eyes showing signs over another one of those big anomalies. Here, catch a smile. Dobra, czy jeżeli zobaczymy pod L, mocniej z tego świata, zdobądź moc, którą skrywa Eridani 1 tym razem. No w sumie, no nie, chyba mi starczy na dzisiejszy odcinek, w sumie nagrywałem to już przez dłuższy okres, może nie będzie to jakiś dłuższy materiał, szczerze mówiąc, bo no tam jeszcze wykonywałem jakieś poboczne rzeczy z podróżowaniem statkiem, ale nic z tego nie wyszło, więc na stan obecny raczej zostawię przygodę. No i może jakieś misje poboczne zrobię w ramach urozmaicenia. Postaram się jakiś na przykład lepszy statek wykupić. Albo, nie wiem, jakkolwiek go ulepszyć, bo próbowałem jakieś misje jeszcze wykonać z walkami z statkami, ale to do tej pory mój statek jest zbyt słaby z tego, co widziałem. Więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić jaka słowa dzwonka po kolejne odcinki. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.